Czasem jakaś myśl przepłynie mi przez głowę lub piękna chwila, o której już nie zapomnę. Czas idzie w przód, a ja coraz bardziej chłonę myśli jak gąbka, jak z każdym wspomnieniem. Inna myśl jest okropna i coraz bardziej swobodna jest moja wizja świata, na który patrzę. Życie w prawdziwych barwach, nie w sztucznych niczym w pierwszym teatrze. Wciąż na to patrzę, lecz z perspektywy widza, i jak wszyscy mogę rzec, że nic mnie nie zachwyca. Lecz nie jestem tą większością, jestem tą mniejszością, która w obecnym czasie zmaga się z samotnością, jak i z prawdomównością. Zmierzyłem się również niedawno i nie zdziwiłem się, że każdy może mi coś powiedzieć. Tak o co? Coś wygarnąć i przypomnieć, jakie popełnia błędy, bo dziś każdy na swój sposób jest przeklęty. Witaj po ciemnej stronie planety. Tu wir cię bije dno czarnej rzeki. Wydruje żyły, porani serce. Ciągle i mało chcę coraz więcej. Witaj po ciemnej stronie planety. Tu wir cię bije dno czarnej rzeki. Wybruje żyły, porani serce. Ciągle i mało chcę coraz więcej. I kolejne pytanie wypływa z mojej głowy, czy nasz świat aby na pewno jest całkiem zdrowy. Na takie pytania odpowiedzi nie znam sam, bo sam zdrowy nie będąc zachowałem się jak ham. I to wiele razy więcej niż może się wydawać. Przez to wielu rzeczom i osobom musiałem odmawiać. Fałszywy kumpel, czy była dziewczyna? Od tego teraz tak właśnie się zaczyna i skończy się na tym, że będzie cierpieć twa rodzina. To jest drabina swych uczuć i emocji, więc rzeczą ludzką jest to, że zabraknie ci mocy, więc zamiast ranić bliźnich, zrób rachunek sumienia i spójrz, ile masz jeszcze marzeń do spełnienia. Nie chcę być nauczycielem, bo sam jestem uczniem, a w szkole życia nauka jest przeważnie bierna, a moja średnia to ocena jest mierna, więc mój przekaz to kolejna część nauki, nauki płynącej ta z muzycznej sztuki. Z muzycznej sztuki. Z muzycznej sztuki. Tu wir cię bije dno czarnej rzeki. Wybruje żyły, porani serce. Ciągle i mało chcę coraz więcej.